tej populacji dzieci, która została przebadana w tej wcześniejszych edycjach właśnie badań Fundacji Ronalda McDonalda, no specjalnie dużo tych nowotworów się nie zdarzyło. To są pojedyncze wręcz przypadki. Niemniej jednak takie badania profilaktyczne są bardzo cenne ze względu na to, że przede wszystkim pozwalają wcześniej wykryć taką chorobę, no, a przez to też wcześniej ją zacząć leczyć. Co w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o nowotwory, to jest podstawowa sprawa, jeżeli chodzi o wyleczenie choroby nowotworowej, prawda? Wczesne podjęcie działań. W trakcie tych badań badamy w zasadzie trzy rejony. Badamy szyję, czyli tarczycę, ślinianki, ewentualnie wszystko to, co się tam może znaleźć. Badamy brzuchy dzieciom, tak? Czyli w tych brzuchach mamy wątroby, nerki, śledziony i inne sprawy, które w brzuchach są. A ponadto jeszcze u chłopców badamy jądra. No i w gruncie rzeczy wszystko, co można wykryć w USG, nad tym może nie będę się rozwlekał, bo to by było dużo mówienia, co można znaleźć z patologii w tych badaniach, ale wszystko to, co jest tam do znalezienia i co jest do zobaczenia, to my to widzimy i oceniamy. Ale przeważnie, jeżeli w ogóle coś się w tych badaniach znajduje, to są to rzeczy może nie tyle błahe, co jak najbardziej do wyleczenia czy do diagnostyki w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Nie są to choroby nowotworowe, tylko najczęściej stany ostre albo jakieś tam wady rozwojowe, które niektóre z tych dzieci mają. Ale to też nie jest duży odsetek.